Z prasowej miejsca obrony narodowej Tomasza Szymoniaka po powitaniu 11 zmiany PKW Afganistan. Panie ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa. Są takie trudne dni jak pożegnania żołnierzy, którzy jadą do Afganistanu kilka miesięcy temu na rynku w Krakowie, ale są i miłe dni, kiedy możemy ich z powrotem w Polsce powitać. 11 zmiana, gdzie główny trzon stanowili żołnierze z 6 brygady, szczęśliwie wrócili wszyscy, co podkreślam. Cieszymy się dzisiaj z tego, że są z powrotem z nami, że są z powrotem z bliskimi, że po odpoczynku wrócą do służby, w której są jeszcze przez długie lata potrzebni. Potrzebne ich też będzie doświadczenie z misji. Ta 11 zmiana była zmianą bardzo udaną. Ja mówiłem to już do żołnierzy w Gazni przy pożegnaniu, że poprzeczka została bardzo wysoko postawiona dla następnych zmian. Rzeczywiście to, co się wydarzyło przez te pół roku, to wielka aktywność naszych żołnierzy, zaangażowanie i istotny przełom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w prowincji Gazni. To, czego dokonała 11 zmiana, warto, aby utrzymały następne, po to, aby w 2014 roku móc opuścić Afganistan. Myślę, że coraz więcej mamy dowodów na to, że lokalne władze, siły bezpieczeństwa są w stanie ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tej części Afganistanu i w Afganistanie. Więc myślę, że te terminy, które społeczność międzynarodowa sobie wyznaczyła, będą dotrzymane. A dzisiaj cieszymy się wraz z żołnierzami i z ich rodzinami. Myślami jesteśmy z 12 zmianą, która przejęła pałeczkę w biegu od zmiany 11. No i czekamy na szczęśliwy powrót tych żołnierzy, którzy tam w tej chwili służą. Będziemy ich witać na drugim końcu Polski, w Szczecinie, za kilka miesięcy. Oby to szybko zleciało i oby wszystko było szczęśliwe. Proszę bardzo. Przyjęliśmy takie założenie, podobnie jak i całe NATO, że naszą obecność będziemy stopniowo zmniejszali do roku 2014. Ta zmiana, która teraz wyjechała, zmiana 12, jest mniejsza, to jest 1800 żołnierzy. Chcemy, żeby w roku 2014 żołnierzy pozostało 1000. Rok 2013 to będzie rok przekształcenia się w misję szkoleniową wspierającą. Będziemy chcieli, żeby służyć pomocą, radą, czasem wsparciem dla Afgańczyków, ale żeby główny ciężar oni odpowiedzialności na siebie wzięli. Wydaje się, że są co do tego podstawy, że tutaj ten postęp, jeśli chodzi o siły afgańskie, jest widoczny. Proszę, kolejne pytanie. Panie ministrze. Podczas tej 11 zmiany pojawiła się informacja, że 6 brygada ma być połączona z 22 brygadą powietrznej. Jak wygląda dalej ten pomysł? Co z jego realizacją? Nie ma takiego pomysłu. My oczywiście pracujemy nad dużymi planami dotyczącymi dyslokacji w ciągu najbliższych 10-15 lat i te różne pomysły się pojawiają. Nie ma takiej decyzji, 6 brygada będzie w Krakowie.